Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła, arcydzieła. Pieter Bruegel sam nie był grafikiem, ale według jego pomysłów, które dostarczał na rysunkach, wykonano w pracowni Hieronimusa Koka w Antwerpii, a później w innych pracowniach około 270 rycin. Wszystkie są prawdziwymi rarytasami i należą do najciekawszych zjawisk w grafice. Bruegel początkowo wzorował się na Hieronimusie Boschu i ryciny, które wykonywał, takie jak cierpliwość, były wzorowane na jego pomysłach. Na rycinie tej widzimy zgromadzone wokół personifikacji cierpliwości różne dziwne stwory. Podobne rozwiązania są także na wielu innych wzorowanych na Boschu rycinach. Sławną serią Piotra Bruegla były na przykład Grzechy główne. Tutaj widzimy superbię, czyli pychę, otoczoną również rozmaitymi symbolami. Dzisiaj już nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo sztuka religijna była przesiąknięta ostrzeżeniami przed grzechem. Każda na przykład forma upadku to była forma ostrzeżenia przed pychą. Z czasem Bruegel porzucił inspiracje boschowskie i przeszedł na styl bardziej ludowy. Na swoich rycinach przedstawiał często moralitety, zwykłe prawdy typu małe ryby zjadane są przez duże ryby. Albo przedstawienia takie jak kuchnia chudych, do której zapraszany jest grubas, a równolegle przedstawienie kuchni bogatych, skąd chudego z kolei szczuje się psem i wygania. Inną zabawną ryciną jest Kraina lenistwa. Odzwierciedla wieczne marzenie ludzkości o krainie, w której nie trzeba nic robić, a jedzenie dostaje się za darmo. Inną ryciną z tego nurtu jest Wesele chłopskie. Na tej rycinie ciekawa jest inskrypcja. Inskrypcja bowiem w bardzo dowcipny sposób daje do zrozumienia, że panna młoda jest już w ciąży. Bardzo ciekawą grafiką, wykonaną już po śmierci Bruegla, ale aktualną na dzisiejsze czasy, jest grafika przedstawiająca epidemię tańca. Była to epidemia, dzisiaj już nam nie grożąca, gdyż ustała w XVII wieku, polegająca na tym, że ludzie nagle, na skutek prawdopodobnie jakiejś histerii religijnej, zaczynali tańczyć aż do upadłego, a czasem aż do śmierci. Ta rycina przedstawia prowadzone właśnie do wyleczenia dwie epileptyczki w Molenbeek, gdzie podobno Bruegel był świadkiem naocznym takiego zdarzenia. Grafika niderlandzka w XVI, a później także w XVII wieku była pełna ukrytych treści. Taką interesującą na przykład rzeczą jest sowa tutaj na tej rycinie na ramieniu głupca, która dzisiaj kojarzona z symbolem mądrości, wówczas w Niderlandach jako ptak ciemności uważana była za symbol głupoty. My możemy, oglądając ryciny Bruegla, odwoływać się do
naszych doświadczeń ze sztuki późniejszej, ponieważ one mają taki surrealistyczny wydźwięk. Natomiast te najprostsze ryciny, typu małe ryby pożerane przez wielkie ryby, no, są w zasadzie aktualne aż do dzisiaj. Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie pauart.pl.